Witamy na kolejnym spotkaniu z cyklu Ferie w Muzeum. Dzisiaj znajdujemy się na wystawie Megality w Polsce i porozmawiamy sobie na bardzo ciekawy temat. Ani, jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Gdybym miała wybierać moją ulubioną porę roku, byłoby to lato. A czy wiesz, dlaczego akurat nie lato? Podejrzewam, że dlatego, że wtedy jest bardzo dużo słońca. Właśnie. Właśnie dlatego. Bo tak naprawdę, kto z nas nie lubi słońca? A Ty, Kasia? No tak, ja także bardzo lubię słońce. Przecież w końcu jest źródłem energii i witamin. A wiedziałyście o tym, że to dzięki temu, że właśnie Ziemia krąży wokół Słońca, zmienia się też pory roku, a my będąc na Ziemi, widzimy tak jakby Słońce się poruszało, a to jest nieprawda. To prawda. Tak naprawdę, my stojąc na Ziemi, wydaje się nam, że to my stoimy w miejscu, a to rusza się Słońce, prawda? A jest na odwrót. Dokładnie. A wiecie o tym, że Słońce jest 100 razy większe od Ziemi? Wow. Jest ogromną, żarzącą się kulą, na której powierzchni jest temperatura 6400 stopni. Niewyobrażalnie wysoka. Dlatego nic nie może tam żyć. Ale to właśnie dzięki Słońcu my żyjemy tutaj na Ziemi. To prawda. Na Słońcu nie ma życia, jednak nie ma życia bez Słońca. Słońce jest potrzebne m.in. roślinom do produkcji tlenu w procesie fotosyntezy. Nam ludziom jest potrzebne m.in. dlatego, że wytwarzamy witaminy, na przykład witaminę D, która jest nam niezbędna do życia. Nazywana jest właśnie witaminą Słońca. We wszystkich religiach oddawano cześć Słońcu, a to dlatego, że Słońce oprócz ognia było właściwie jedynym źródłem ciepła oraz światła. Słońce identyfikowano jako Boga nie tylko dlatego, że dawało nam ciepło i światło. Gdyby nie Słońce, ludzie nie mieliby co jeść. Słońce dawało nam pożywienie. Bo przecież wiosną rośliny pięknie wschodzą. Latem dojrzewają. Jesienią zbieramy plony. Natomiast gdy jest bardzo mało Słońca, co się dzieje zimą? Liście opadają. Gdy nie mamy Słońca, odpoczywamy. Tak samo się dzieje z roślinami. Zegar słoneczny. To jeden z najstarszych przyrządów naukowych w stanie człowiekowi. Jest o nim wzmianka nawet w Biblii. Stanowił go zazwyczaj gnom, czyli pręt lub patyk wbity w ziemię, który rzucając się i wskazywał, jaka jest godzina. A przed nami znajduje się makieta Stonehenge, słynnej budowli megalitycznej. Naukowcy przypuszczają, że być może Stonehenge również było zegarem słonecznym. Jak już wspominałyśmy, Ziemia krąży wokół Słońca. Pamiętajcie, nigdy na odwrót. Dzięki temu możemy zauważyć, gdzie Słońce wschodzi, a gdzie zachodzi. I przez to wyznaczamy jeszcze dwa kierunki, czyli północ i południe. Witamy w wyjątkowym odcinku Ferii w Muzeum. Dzisiaj pokażemy Wam jogę, czyli wyjątkowe ćwiczenia pochodzące prosto z Indii. Joga aktywuje wszystkie partie naszego ciała oraz pozwala nam się zrelaksować. Ćwiczenia nam pokaże dzisiaj instruktorka Karolina wraz z Olusiem i z Ksenią. Zapraszamy! Czy pamiętacie, jak wspominałyśmy, że bez Słońca nie ma życia? Tak samo jest z ruchem. W zdrowym ciele zdrowy duch. Dlatego dzisiaj wykonamy jogę, która nazywa się Powitanie Słońca. Gotowi? Zaczynamy. 5, 4, 3, 2, 1. Stańcie prosto, stopy złączone. Na wdechu przenosimy obydwie ręce do góry. I witamy się ze Słońcem. Wydech. Opuszczamy ręce, przechodzimy do skłonu, zginamy nogi w kolanach, witamy się z ziemią. Wdech, prostujemy nogi w kolanach, prostujemy plecy, patrzymy przed siebie. Wydech, przenosimy dłonie na matę. I teraz hop, skokiem przechodzimy do tyłu. Trzymamy mocne ciało, stopy na palcach, plecy proste,
Teraz odkładamy stopy. Płasko. Zaokrąglamy plecy. Wyciągamy się do góry. Teraz przechodzimy z powrotem na palce stóp. Półka wędruje jak najwyżej. Pięty wysoko nad matą. Plecy wyprostowane. Popatrzcie przed siebie. Wygnijcie nogi w kolana. I hop. Wracamy do dłoni. Teraz powolutku. Unosimy się z powrotem w górę, wyciągamy wysoko ręce, witamy słońce jeszcze raz. Opuszczamy dłonie na wysokość klatki piersiowej.